Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj opowiem Wam trochę o naszym hotelu. Tu jest główna ulica. Tam za tymi niebieskimi dachami po drugiej stronie jest szkoła, a same te niebieskie dachy to jest biskupstwo African Inland Church, czyli tego kościoła, z którym razem tutaj działamy. A tu jest nasz hotel, nazywa się Ludwisza. Ma bardzo fajną bramę. Brama się czasami otwiera i wjeżdżają do środka auta gości, którzy wolą, żeby auta były chronione. Hotel jest chroniony, zawsze jest jakiś jeden przynajmniej strażnik. Tu po prawej mamy recepcję i dalej mamy kilka pokoików po stronie prawej i kilka po lewej. To jest główne wejście do miejsca, gdzie my śpimy razem z pastorem Irkiem. Mamy tam krótki taki korytarzyk, a tutaj mamy restaurację, czyli miejsce, gdzie jemy śniadania. Moglibyśmy też sobie jeść. O, cześć Ireczku. Właśnie nagrywam o naszym hotelu. Tak, hotelu. To jest taka knajpka, gdzie ktoś sobie może przyjść z zewnątrz, zawsze chodzi telewizor. I my też czasami sobie tutaj po prostu siedzimy, bo to jest fajne miejsce, jak jest ciepło, a jest ciepło, żeby sobie odpocząć, pogadać, napić się jakieś herbatki albo wody. Tutaj też sobie zawsze przychodzimy wieczorem z naszymi ananasami, które kupujemy na targu. Kucharz tam sobie siedzi w środku, pokażę Wam kucharza. Kucharz siedzi akurat tutaj, tam jest kuchnia z tyłu, także tam przychodzimy sobie, prosimy o to, żeby nam przygotować nasze ananasy i przyjemy sobie z naszymi ananasami. Tu z tyłu widzicie, gejta jest bardzo szczęśliwa w tym sensie, że ma wodę. Większość, można sobie przynajmniej się dołączyć do wody miejskiej, natomiast ta woda nie zawsze jest, więc rozsądnie jest tą wodę sobie tutaj gromadzić i czuć się bezpiecznym, że zawsze będziemy jej mieli pod dostatkiem. A z tyłu widzicie, to jest taka moda lokalna, nie wiem po co oni robią takie wielkie dachy, skoro tu śniegu nie ma, ale taką jakąś lokalną modę mają, żeby pokazać tym dachem, że to jest poważny dom z dużym dachem. Sama ta posesja nie jest zbyt wielka, ale jest bardzo przytulna. Pokażę Wam teraz, idziemy sobie do pokojów. Pokoje są malutkie, ale również bardzo wygodne i generalnie mają, bym powiedział, to minimum, które każdy z nas powinien wymagać, moim zdaniem, od pokoju, czyli właśnie są czyste, jest łóżko i jest, słuchajcie, to, co nie zawsze jest takie oczywiste, to widzicie, o, nie wiem, czy coś widzicie, jest dwunastka, mój pokój, o, to jest mój pokój. Tutaj mamy łóżko, na łóżku trochę rzeczy. Bardzo tanio też można tutaj sobie poprosić te panie, które tutaj obsługują cały hotel, o albo wypranie rzeczy, albo wyprasowanie. Bardzo chętnie to robią, bo sobie troszkę nad tym dodatkowo zarabiają. Tu zwróćcie uwagę, typowa rzecz w Afryce, macie zawsze moskitierę. Ja też na noc zamykam te kotary, żeby się żadne komary do mnie nie pchały. Mam nawet telewizor, którego chyba z raz użyłem, żeby zobaczyć, co tam mają. Woda, którą trzeba pić, bo generalnie to jest Afryka. No i to, co powiedziałem, podstawowa rzecz to jest czystość i tu jest naprawdę czysto. Codziennie panie przychodzą i ładnie przygotowują łóżko, żeby było elegancko. Natomiast tu w łazience pokażę Wam taki patent afrykański na prysznic. Tu jest toaleta. Dodam, że to jest toaleta, to, że ona tu jest, to jest coś bardzo rzadkiego i europejskiego, bo generalnie toalety w Afryce są bardziej higieniczne, ale wymagające większej specjalizacji w używaniu ich, czyli trzeba po prostu kucać i trafiać do dziury. Próbowałem raz to robić i stwierdziłem, że jednak wrócę do hotelu i skorzystam z naszego europejskiego sposobu. Natomiast tu zwróćcie uwagę, jest prysznic bez kabiny prysznicowej. I to jest coś, co widzę w Afryce bardzo często. Po prostu zamyka się drzwi. Po prostu nie ma się tutaj co za bardzo zmoczyć. Papier sobie czeka tutaj. No i kąpiemy się bezpośrednio na podłodze. Woda sobie spływa. Wyschnie szybko, bo tu wszystko szybko wysycha. I powiem Wam, że jest to całkiem niezły patent. Oczywiście u nas, kiedy nasze łazienki mają więcej funkcji, może to jest trudniejsze, ale tu jest to bardzo rozsądny
rozsądne rozwiązanie. No właśnie, ja tym chyba zakończę, pokażę Wam jeszcze, co widzę przez okno. Nie za dużo widzę. Widzę jakieś takie dziwne rzeczy tutaj z kuchni. Natomiast tam w tle możecie zobaczyć główną ulicę, która mnie budzi rano właśnie dźwiękiem ludzi, którzy zaczynają iść do pracy. Z Bogiem, do zobaczenia.